Cześć, witajcie. Przyszedł dzień, że porównuję dwa zapachy. Klasyk, totalny bestseller, w ogóle ulubieniec chyba prawie wszystkich, bo zawsze się znajdzie osoba, która go nie trawi, nie lubi. Oczywiście każdy ma swój gust, prawda? Nie znaczy, że gorszy czy lepszy. Po prostu każdy ma swój gust, kropka. I mamy tutaj Le Chel Madame, Jut Fancy. Oba to flakony 100 ml. Wyglądają w ten sposób. Ja mam tutaj właśnie kartoników, wam nie pokazywałam, a kartoniki z tego Jut Fancy też są dość ciekawe, dość ładne, dość faktycznie dobrze zrobione. Takie z dbałością o detale, o szczegóły, takie porządne, że wiecie, nie ma wstydu. Ani nic tutaj mi z tyłu w ogóle stoją zgromadzone. Ja je będę z biegiem czasu wyrzucać, ale póki co jeszcze nie. No i zrobiłam testy nadgarstkowe. Na prawym nadgarstku ja sobie teraz dopsikam, bo już mam spostrzeżenia swoje, ale tak na świeżo teraz chcę sobie jeszcze napsikać właśnie. Na prawym oryginał, a na lewym odpowiednik. Po dwa psiki każdy, żeby było sprawiedliwie. Pierwsze co, od razu się rzuca w oczy, w nos. To niestety słabość tego. Słabość w sensie takim, że czuć, że składniki nie są takie same, zdecydowanie nie, jak w tym. Oczywiście, że nie są, tak, ale w niektórych przypadkach to się w ogóle nie rzucało w oczy. A w tym niestety jest różnica. Jest różnica. Tu jest tak kwaśno. Odpowiednik jest taki kwaśniejszy, taki bardziej cytrusowy, podczas gdy w oryginale od razu przebija się jakby taka słodycz. Taka słodycz, taka drzewność. No jest przyjemniejszy zdecydowanie, bardziej złożony, taka słodycz waniliowa. Myślę, że to wanilia przebija w oryginale. A w tym po prostu są kwaśne cytrusy. Porównując nuty, to w oryginale mamy pomarańcze, mandarynkę, bergamotkę, kwiat pomarańczy, różę turecką, jaśmin, mimozę, ilanki, lang, paczule, białe piżmo, wanilię, wetywerię, tonkę, opoponax. A w Le Chel Madame, nie wiem jak to wyczytać, mamy jeszcze, patrzę tutaj, które nuty są, chyba tylko bergamotka, sycylijska, pomarańcza, jaśmin, róża, paczula, piżmo, wetywerię. Nie jest podane jakby ta wanilia, nie ma tonki, może z tego też wynika to, że on, ten odpowiednik, no wydaje się tak prosto linijnie cytrusowy, podczas gdy ten od początku no jest złożony. Tutaj czuć jakby te wszystkie etapy zapachu. Druga sprawa, trwałość. Jeżeli chodzi o trwałość, no to tutaj zdecydowanie znowu wygrywa ten zapach. Zdecydowanie. Psikałam go i przed snem, i w ogóle zrobiłam tym razem troszkę inny rodzaj testu. Prysznic wzięłam po prostu. I byłam ciekawa, czy przetrwają. Ten przetrwał. Oczywiście, że w naruszonym stanie, natomiast ten praktycznie zniknął. Także trwałość zdecydowanie na plus. Jakość składników zdecydowanie na plus. Zmienność zapachu zdecydowanie na plus. Ten to są cytrusy, takie kwaśne cytrusy w mojej opinii. Po prostu. No tak. Jeżeli chodzi o skalę podobieństwa, w mojej skali takiej od 1 do 10, no tutaj nie jest za dobrze. Nie jest za dobrze. On oddaje w jakiś tam sposób klimat oryginału. W pewien sposób oddaje klimat, tak? To jest taka namiastka, dosłownym tego słowa znaczeniu namiastka, tylko i wyłącznie. No dałabym z 6, no z 6. Jest za słabym zawodnikiem, naprawdę jest za słabym zawodnikiem do tego. Jednak chyba jest coś w tym Chanel, rzeczywiście jest jakieś umotywowanie tej ceny, bo no totalnie to są... To są dwa światy, to są dwie różne bajki, dwa światy, chociaż jakaś, tak jak mówię, namiastka jest w tym zapachu. Nie mówię, że jest zły, tylko że
No jeżeli ktoś liczy, no są tacy ludzie, wyobraźcie sobie, że liczą, że jak najbardziej zbliżone, a praktycznie to samo chcieliby dostać, no to nie. To nie, to nie będzie to samo. Trzeba być chyba bardzo takim no, niewyrobionym nosem, żeby nie zauważyć różnicy, bo ona się rzuca w oczy, w nos się rzuca, może tak, także tak to wygląda. Ja w ogóle gdzieś tam przelotnie też testowałam odpowiednik Ofresh, nie kupiłam go, Ofresh Chanel, też miałam mieszane uczucia, szczerze mówiąc, też dla mojego nosa nie był za dobry, już tak na pierwszy niuch już też widziałam, że to nie będzie chemii, nie będzie miłości, dlatego też go nie kupiłam. Także od razu mówię, że raczej negatywne by były, podejrzewam, moje wrażenia też o tym. Ciekawa jestem, czy znacie ten odpowiednik Coco Chanel Mademoiselle z J. Fancy. Co Wy o tym sądzicie? Napiszcie koniecznie w komentarzach. Ja tymczasem serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmy już wkrótce. Cześć, pa!